ale też zbieraczami, to oczywiście był we Francji Perrault, w Niemczech Lotte Grimm. Natomiast bardziej współczesne baśnie przypisuje się ich odkrycie, twórczość Andersenowi. W języku polskim oczywiście baśnie to Brzechwa, Szelburg, Zarembina, także Kern, więc tych pisarzy, tych twórców jest troszkę. No więc tak myśląc cały czas w tyle, jak to zrobić, żeby ta baśń czy bajka dla dziecka była jednocześnie przyjemna, ale i też pożyteczna, pomyśleliśmy trochę, że warto na moment się pochylić trochę nad tym, co wiemy, czy co potocznie nam się wydaje, że wiemy o rozwoju dziecka. Często jest tak, że rodzice czy opiekunowie, często też w szkole czy w różnych placówkach, oczekują od dziecka takiej mądrości równej dorosłemu człowiekowi. Oczekują, że dziecko pewne rzeczy będzie rozumiało, będzie znało różne zagrożenia wynikające z rzeczywistości. Rodzice często mówią, że dziecko na przykład się nie uczy, nie potrafi przewidzieć konsekwencji, że w przyszłości będzie bezrobotne, że będzie się borykało z problemami finansowymi. Ta przyszłość, którą my jako dorośli znamy i rozumiemy, dla dziecka jest zupełną abstrakcją. Dziecko nie jest w stanie wyobrazić sobie, co to znaczy nie mieć pracy, czy nie mieć pieniędzy. To trochę tak, jakbyśmy mieli sobie wyobrazić, że zje nas okropny potwór na Marsie. No, nie wiemy, jak to się stanie i co będziemy wtedy czuli. W związku z tym można tak powiedzieć w skrócie, że ta mądrość życiowa dziecka, ona się rozwija tak jak ciało i umysł. Różnymi etapami, kiedy dziecko przechodzi różne trudne zadania, uczy się, zdobywa wiedzę i doświadczenie i tym nabywa tą mądrość. I kiedy poznaje siebie i poznaje, jak samo może rozwiązywać różne problemy, uczy się też, jak robią to inni i w ten sposób uczy się też nawiązywać dobre relacje. Dlatego że dziecko uczy się tych rzeczy krok po kroku, tak ważne są te dobre bajki czy baśnie, bo one pokazują dziecku, czy pozwalają nawet razem z bohaterem przejść różne trudne konflikty. Dziecko czytając czy słuchając o tym, że w rodzinie pojawiło się nowe dziecko, czy że pojawiła się zła macocha i chciała źle, i rozwiązując razem z bohaterem taki konflikt, przeżywa niejako takie rozwiązanie, można powiedzieć, jest o tyle mądrzejsze. To też jest tak, że taka opowieść, o której myślimy, żeby była przyjemna, ale jednocześnie pożyteczna, no przede wszystkim musi dziecko jakoś zaciekawić i przykuć jego uwagę. Myśląc o współczesnych bajkach, no one spełniają bardzo dobrze taką rolę, bo bardzo przykuwają uwagę, ale pytanie, czy spełniają tą drugą rolę, to znaczy, czy są pożyteczne i czy dla dziecka wnoszą taką informację, którą chcielibyśmy, aby dziecko nabyło. Też przepraszam, że ci wejdę w słowo, bo też musimy rozróżnić o takiej baśni, bajkach klasycznych czytanek, a też co innego są takie bajki, które chcąc, nie chcąc dzieci oglądają w telewizji, które są też bardzo popularną formą gdzieś przyswajania być może wiedzy o świecie. Jak szykowaliśmy się do tego wykładu, szukaliśmy różnego rodzaju badań na temat wpływu także kreskówek na dzieci. I na przykład okazało się, szanowni państwo, że dzieci, które oglądają dużo kreskówek z szybką zmianą akcji, mają większe problemy z koncentracją uwagi, dlatego że w tych bajkach bardzo szybko się zmieniają bohaterowie, kreska, ale też jest bardzo szybka przerzutność emocjonalna. Jest płacz, jest śmiech, jest płacz, jest śmiech. Dzieci takie badane testami, chwilę po obejrzeniu takiej bajki, okazuje się, że wypadają gorzej w testach niż dzieciom, którym pozwolimy przez 10-15 minut porysować. Tak? To jest też bardzo ciekawe. Więc tak zbierając to, kiedy próbujemy jakoś wybrać tą dobrą bajkę czy baśń, dobrze jest, kiedy ona no, interesuje dziecko to na pierwszym miejscu. Ważne jest, kiedy pobudza wyobraźnię dziecka. To znaczy ma pewnego rodzaju opis tego, co się dzieje, który też jest ciekawy. Dobra bajka rozwija inteligencję dziecka, pozwala jemu w jakiś sposób też uporządkować swoje emocje związane z daną, często trudną sytuacją. Dobrze jest, kiedy ta dobra bajka czy baśń w jakiś sposób odnosi się do sytuacji czy do lęków, które na danym okresie rozwoju dziecko przeżywa. Czy to w związku ze szkołą, czy w związku z sytuacją domową, czy na przykład w problemach jakichś z rówieśnikami, w konfliktach z kolegą czy z koleżanką. Jeśli w baśni czy w bajce pojawia się taki wątek, to dziecko może posłużyć się doświadczeniem bohatera, żeby jakoś sobie pomóc z tym swoim problemem. Także myśląc o takiej dobrej bajce i odpowiadając na to pytanie, które zadaliśmy na początku, pomyśleliśmy, że
te klasyczne baśnie, które wszyscy znamy i też będziemy się mogli odnieść do Państwa doświadczenia, są na pewno taką formą, którą Państwu, dzieciom możecie podarować i dzieci na pewno będą mogły z tego skorzystać. Poza tym wszyscy się na tym chowaliśmy i mamy wrażenie, że jakoś wyszliśmy na ludzi, więc można było powiedzieć, że te baśnie spełniły swoją rolę. Nie moglibyśmy dyskutować. Często też jest tak, że tu odnosząc się do tego, o czym mówił wcześniej pan Michał, że rodzice mają takie przekonanie czy taką chęć, żeby dzieci uchronić od zła w świecie. Mają takie przekonanie, że dziecku dobrze jest w bajkach czy w różnych opowieściach podawać tylko informacje o tym, że świat jest dobry, że ludzie są pozytywni, że nikomu nie dzieje się krzywda. Podczas gdy tak naprawdę świat jest dwubiegunowy, jest w nim i dobro, i zło. I im szybciej dziecko nauczy się, że tak jest i nauczy się radzić sobie z tą dwoistością, tym można powiedzieć dla niego lepiej. W związku z tym ten ważny moment, o którym mówił pan Michał w baśniach, że tam pojawia się zawsze dobro i zło i na koniec dobro triumfuje, no jest takim ważnym elementem, że to nie są bajki, w których jest tylko dobro, bo tak naprawdę z tych historii dzieci też no, uczą się, można powiedzieć, trochę takiej fikcji. Świat nie jest światem różowych kukcyków pony, który jest miły i lukrowany, tak? To jest coś więcej. Klasyczne baśnie, tak jak Państwo pewnie pamiętacie, typu baśnie braci Grimm, one są w swojej warstwie fabularnej, takiej zewnętrznej, to są baśnie bardzo krwawe, tak? Tam się krew to leje jak hektolitrami, tak? Co nie znaczy, że to są baśnie nieodpowiednie dla dzieci. My będziemy też tutaj cytowali wypowiedzi Andersena na temat baśni, natomiast one pokazują dziecku faktycznie, że ten świat nie jest taki płaski, taki trójwymiarowy, ten taki jednowymiarowy. Mało tego, to co my bardzo często znamy jako baśnie, na przykład te baśnie disneyowskie, prawda? To my znamy wersję bardzo wypolerowaną, bardzo uładzoną, taką pod publiczkę można byłoby powiedzieć. Natomiast u samego podłoża, no to te baśnie, to tam, szanowni Państwo, się dzieje. Magda, może powiesz o tej Śpiącej Królewnie, bo to jest bardzo ciekawe. Nie wiem, czy Państwo znacie w ogóle wersje oryginalne, bo dla mnie osobiście przynajmniej za dziecka istniały te wersje disneyowskie bajek. Dopiero później gdzieś w toku edukacji, jak się przeczyta te wersje oryginalne, to można powiedzieć, że one chwilami są naprawdę przerażające. Na przykład właśnie o Śpiącej Królewnie, która ma dwie wersje, Perrault i braci Grimm. W jednej z wersji w momencie, kiedy no, początek jest wszędzie taki sam i to jest to, co przedstawia też Disney, że królewna zasypia i przyjeżdża do niej piękny książę, który ratuje ją pocałunkiem i żyją długo i szczęśliwie. Otóż absolutnie nie. W jednej z wersji wygląda to tak, że książę gdzieś potajemnie odnajduje ten zamek, potajemnie budzi księżniczkę, potajemnie bierze z nią ślub, po czym zostawia ją w wieży i wraca do swojego zamku, do mamy i taty i przez kilka lat utrzymuje to małżeństwo w tajemnicy, po czym jak umiera jego ojciec, to sprowadza małżonkę z dziećmi z tej wieży do swojej matki, do zamku, która okazuje się być wilkołakiem i chce pożreć swoje własne wnuki i rozgrywa się tam cały szereg akcji, w których jakiś mężczyzna, który jest służbą na dworze, próbuje ratować te wnuki i królową. Druga z wersji, można powiedzieć, jest jeszcze bardziej ostra i nie wiem nawet, czy nie perwersyjna, bo książę, czy król, który dociera do wieży, w której śpi Śpiąca Królewna, odbywa z nią stosunek w trakcie, kiedy ona śpi, zostawia ją. Królewna rodzi dwójkę dzieci i te dzieci, które zaczynają dorastać i próbują znaleźć pokarm od swojej matki, jedno z dzieci przysysa się do palca królewny i wysysa igłę z wrzeciona, którą ma w palcu i w ten sposób ona się cudownie budzi i tak kończy się baśń, więc Walt Disney oszczędził nam niewątpliwie wielu atrakcji. Więc tak podsumowując, można powiedzieć, że dobra baśń czy bajka pokazuje dziecku, że w życiu będzie się też mierzyło z różnymi poważnymi trudnościami. Że te trudności są taką nieuniknioną częścią życia. Ale co więcej, jeśli się przed tymi trudnościami nie ucieka, tylko no, można powiedzieć z uporem stawia im czoło i odważnie podejmuje różne próby, które też często w życiu pojawiają się niesprawiedliwie, można powiedzieć spadają z nieba, ale musimy się z nimi mierzyć, to w końcu odnosi się zwycięstwo. I to jest ważna informacja dla dziecka. To jest też ważne, że dzieci często, można powiedzieć, funkcjonują na
na takim poziomie symbolicznym, to znaczy różne rozwiązania łatwiej jest im przyjąć w postaci symbolu czy opowieści, niż jak mówimy im wprost. Teraz się boisz, to zrób tak czy siak, bo dziecko często też samo nie umie nazwać swoich uczuć, nie wie, że się boi. Czy nie wie, czego się boi, mówi na przykład boję się ciemności, a to jest jakaś zmieniona forma lęku, którą dziecko zupełnie nie jest świadome, że to chodzi na przykład o szkołę czy o coś innego. W związku z tym ta forma takiej historii, która jest jakby metaforą czy symbolem, łatwiej do dziecka trafia, łatwiej pozwala mu jakby odnieść to do własnej sytuacji. Myśląc o tych bajkach współczesnych, o których trochę zaczęliśmy już mówić, można powiedzieć, że one tak naprawdę albo omijają te różne trudne dla dziecka problemy egzystencjalne związane z lękiem przed chorobą, czy przed śmiercią, czy z jakąś, nie wiem, rywalizacją dotyczącą rodzeństwa, albo jeśli się odnoszą na przykład do śmierci, to można powiedzieć, że ten temat tak naprawdę bagatelizują, bo w bajkach, w których umierają bohaterowie, walczą, umierają, nie ma tak naprawdę czasu na to, żeby, nie wiem, przeżywać smutek związany z żałobą, czy żeby pochylić się nad tym, że komuś jest smutno, że ktoś odszedł. To jest jakby taki wątek, który gdzieś w ogóle nam zniknął. Można było powiedzieć, że smutek zostaje przykryty poprzez działanie, w związku z czym nie ma szansy na to, żeby wybrzmieć. Tak? Szanowni Państwo, też doskonale pewnie znacie, ostatnio był taki szał na te bajki z cyklu Monsters High, tak? Gdzie też te proporcje pomiędzy życiem a śmiercią, tym co dobre, a złe, są dosyć mocno zachwiane. Tak? To może jeszcze za chwilę tutaj będziemy. No więc tak jeszcze, żeby Państwa przekonać o tej wartości różnych dobrych opowieści i bajek, tak jakbyście Państwo sobie wyobrazili, że mamy do czynienia z dorosłą kobietą czy z dorosłym mężczyzną, który na przykład przeżywa jakieś obawy dotyczące jego życia, może na przykład swojego związku, w związku są jakieś trudności, obawia się, czy ten związek się zakończy, czy będzie trwał, co zrobi. Jest tak, że jedną stroną, można powiedzieć, umysłu trochę przeżywamy te obawy, a z drugiej strony tak trochę staramy się o tym nie myśleć, bo myślenie o tym powoduje tyle trudnych emocji, czy mamy wrażenie, że nasila problem, że staramy się gdzieś odsuwać od siebie te myśli. Podobnie jest z dziećmi, im jest jeszcze trudniej jakby uchwycić problem, który przeżywają. I teraz, kiedy mamy taką kobietę czy mężczyznę, który boryka się z takim problemem, jakże cennym jest moment, w którym przeczyta historię w gazecie albo w książce o podobnym bohaterze, kobiecie albo mężczyźnie, który przeżywa podobny problem, przeżywa podobne emocje. Napisane jest w tej historii, jak sobie w danej sytuacji radzi, co robi, co przynosi mu ulgę, co pozwala mu jakoś w tej sytuacji sobie poradzić. Tej kobiecie czy mężczyźnie na pewno z dużym zainteresowaniem wyda się przeczytanie tej historii, ale też tak wyobrażamy sobie, że bardzo dużo będzie mógł z tego skorzystać, bo po pierwsze może nabyć jakieś informacji o tym, jak rozwiązać tą sytuację. Może też pomyśleć sobie, że ktoś ma podobnie jak ja, przeżywa podobnie jak ja, w związku z tym nie jestem sam. A co więcej, przeczytanie takiej historii daje taką informację, że to jest sytuacja, z którą można sobie poradzić. Więc jeśli ktoś sobie z nią poradził, no to ja też mogę. Podobnie możemy sobie wyobrazić na przykład dziewczynkę czy chłopca, który w swojej rodzinie spodziewa się nowego braciszka albo siostrzyczki i też są w nim różnego rodzaju emocje związane z pojawieniem się tego dziecka. Często jest to złość czy zazdrość o to, że rodzice poświęcają swoją uwagę jakiejś nowej osobie, ale takie dziecko, dziewczynka czy chłopiec, jakby no na świadomej takiej płaszczyźnie nie może wyrazić złości do rodziców, bo po pierwsze myślałoby o sobie, że jest złym dzieckiem, po drugie obawiałoby się tego, że rodzice jakoś, nie wiem, przestaną je kochać, jak powie, że się złości. Opowieść czy bajka, która mówi o tym, o podobnej sytuacji, że pojawia się braciszek czy siostrzyczka, o tym, że dziecko się gniewa i jak sobie radzi z tymi emocjami, daje dziecku taką informację, że ktoś też tak ma, co robi z tymi emocjami i jak sobie z tym poradzić. My w naszym, przygotowując się do dzisiejszego wykładu, spotkania z Państwem, sięgnęliśmy po taką bardzo dobrą książkę, którą możemy chyba z czystym sercem polecić. To jest książka pana, który się nazywa Bruno Bettelheim. Książka nosi tytuł Cudowne i Pożyteczne. Bruno Bettelheim to był psychoanalityk, który zajmował, który pracował się właśnie, pracował z dziećmi. To był też taki dobry uczeń Freuda, jego interpretator. On w swojej książce
książce mocno się odwołuje do test Freuda. Natomiast to, co on pokazuje w tej książce, co jest też bardzo ważne, to jest to, że baśń daje nam komunikaty na dwóch płaszczyznach. Jeden komunikat to jest ta płaszczyzna wprost, płaszczyzna fabularna, która też pokazuje, że można sobie poradzić z kłopotami, z trudnościami, także zawsze to dobro powinno zwyciężyć itp. itd. Ale druga płaszczyzna to jest płaszczyzna symboli, archetypów, które nie działa na nas wprost, natomiast działa na nas bardziej na poziomie niejawnym, ukrytym. Natomiast jej przepracowanie, jakby przemyślenie i pozwolenie na to, żeby ona gdzieś tam w nas żyła, pozwala mieć z tych baśni wiele korzyści. My, żeby to też Państwu przybliżyć, opowiemy Państwu jedną z takich baśni dzisiaj i trochę za Bettelheimem ją zinterpretujemy, żeby pokazać, jak na płaszczyźnie ukrytej tam się rozgrywa mnóstwo znaczeń. Natomiast co sam Bettelheim pisał na temat baśni i ich znaczenia w rozwoju? Przede wszystkim pisał, że te baśnie są ważne dla rozwoju dziecka, dlatego że one przedstawiają pewien problem egzystencjalny w sposób taki, który właśnie do tego dziecka trafia. Przedstawiają sposób dostosowany do jego wieku umysłowego. Tutaj koleżanka dzisiaj nie powiedziała, natomiast jak rozmawialiśmy, mieliśmy taką metaforę, Państwo pewnie znacie mity greckie, tak? Jak jest Zeus i Atena, tak? W mitach greckich to jest tak, że Zeusa bolała głowa, wziął siekierę, rozupał tą głowę i z niej wyszła Atena ukształtowana, piękna, mądra i fantastyczna. Bardzo często my dorośli mamy takie wrażenie, że te dzieci są jak te Ateny, tak? Już wyjdą takie ukształtowane, mądre, z takim mózgiem odpowiednim. Nie jest tak, tak? A te dzieci muszą się do świata przystosowywać, uczyć. I baśnie są właśnie dostosowane do ich poziomu intelektualnego, do ich rozwoju. Natomiast wiele tych współczesnych baśni, można byłoby, przepraszam za sformułowanie, postmodernistycznych, to są takie baśnie, które z jednej strony operują dla dzieci, natomiast z drugiej strony puszczają oczko dla czytelnika, dla osoby dorosłej. I tu się rodzi pewna trudność, ponieważ żeby dziecko miało korzyść z baśni i żeby baśń była dostosowana do jego poziomu intelektualnego, muszą być pewne rzeczy wprost. Nie powinno być niejasności, tak? Powinno być jasne i wyraźne powiedzenie, to jest bohater dobry, to jest bohater zły. Natomiast współczesne baśnie mocno to zacierają. Szanowni Państwo, Shrek, który notabene jest skądinąd świetną komedią i my podejrzewam jako dorośli, możemy się na nim fajnie bawić, on w wersji fabularnej przedstawia bohatera, który wcale nie jest taki jednoznaczny i nie jest taki dobry. Taka książeczka, Opowieści i grozy wuja Mortimera. Mi się szalenie podobała, bo ja lubię horrory, tak? To jest książka z założenia dla dzieci. One są fajne dla osoby dorosłej, która ma w sobie duży pierwiastek dziecka. No tu się jakoś tutaj do przodu wypuściłem. Natomiast dla dzieci niekoniecznie one muszą być dobre. Państwo zauważcie, że wiele filmów, zwłaszcza tych najlepszych z gatunku fantastyki, one operują na właśnie bardzo prostym schemacie i na bardzo jasnych bohaterach, dobre i złe. Gwiezdne Wojny, Matrix, tam są bardzo jasno zarysowane postacie. Kto jest dobry, ten jest dobry. Kto jest zły, ten jest zły. Podobnie chyba jest, o ile się nie mylę, nie chcę tutaj kłamać, w Harrym Potterze, a przynajmniej w tych ekranizacjach, jak widzieliśmy, tam też można było po wyglądzie bohaterów od razu powiedzieć, to jest dobra osoba, ta jest zła. Tak, przynajmniej w większości bohaterów. Dla dziecka jest to wielkie uproszczenie. Jemu to bardzo mocno pozwala uporządkować rzeczywistość. Ja bym też jeszcze tak pomyślałam sobie, że warto może dodać, żeby trochę uporządkować, bo my też używając tutaj różnych słów, mówiąc o bajkach, mówimy też o lękach, z którymi borykają się dzieci. To jest ważne, żeby rozróżnić, myśląc o rozwoju dziecka, to, że jakby naturalnie w rozwoju dziecka pojawiają się pewnego rodzaju lęki związane, można powiedzieć, no, z naturalnym rozwojem, z tym, że idzie do szkoły, z tym, że uczy się nawiązywać nowych relacji, z tym, że jest świadkiem jakiegoś konfliktu w domu, czy gdzieś indziej, czy jeszcze coś innego się zdarza. Takie lęki, które można powiedzieć, no, są rzeczywiste. Inną rzeczą jest lęki, które generują bajki, które są horrorami, czy filmy, w których postacie umierają, wstają, straszą. To jest taki poziom, można powiedzieć, symboliczny, który my dorośli rozumiemy i co więcej, możemy się często z tego śmiać. Dzieci nie mają jeszcze takiej umiejętności. Mówiąc o baśniach czy bajkach, że pomagają radzić sobie z lękami, myślimy o tym, że z tymi lękami dotyczącymi jakby naturalnych faz rozwoju człowieka, a one też, te dobre baśnie czy bajki, nie generują takich lęków
no powiedzmy, horrorowych. Dokładnie. Upraszczając. Współczesne baśnie, to też jest bardzo ważne, bardzo często stawiają, jakby bohaterów wyjmują z pewnego kontekstu i przez co zatraca się właściwy wydźwięk. Tak jak Państwo popatrzą się na chociażby na takie kreskówki typu Tom i Jerry, które generalnie opierają się na niczym innym jak na akcie przemocy, tak? Jest polowanie, mysz bije kota, wszyscy się bawią, że myszy się udaje uciec itp. itd. Nic więcej tam nie ma. Tak, w klasycznej baśni to, co jest bardzo ważne, to jest to, że bohater przechodzi pewną przemianę. Bohater z początku baśni nie jest tą samą osobą, którą jest na końcu. Jest bogatszy w większości wypadków w nowe doświadczenie. Więc kolejną rzeczą, która jest charakterystyczna dla klasycznych baśni, to jest motyw wędrówki. Jeszcze inną rzeczą, też charakterystyczną dla klasycznych baśni, których niestety nie ma nieraz w baśniach współczesnych, jest motyw mędrca. Osoby mądrej, doświadczonej, która pomaga bohaterowi, wskazuje drogę. Niekoniecznie to musi być mędrzec nazwany tak, jak nazwa wskazuje. To może być matka chrzestna, to może być jakaś wróżka, to może być ktoś, kto wskazuje drogę. Szanowni Państwo, popatrzmy się na to na chwilę na poziom symboliczny. To jest dla dziecka bardzo jasny komunikat. Wyruszając w drogę, którą jest życie, nie jesteś jeszcze w pełni wyposażony. Posłuchaj rady kogoś, kto jest starszy, kto jest bardziej doświadczony, tak? Wystarczy się spojrzeć na rodziców, dziadków, nie wiem, nauczycieli czy kogoś innego, tak? To jest to, nie wprost dziecko otrzymuje taki komunikat. We współczesnych bajkach, no niestety bardzo często mówię, tej postaci nie ma i ci bohaterowie są pozostawieni sami sobą. Tak można powiedzieć, że jakby się pojawił mędrzec, to pewnie byłby nieźle wyśmiany we współczesnej bajce. Dokładnie. Mało tego, te baśnie współczesne bardzo często też przedstawiają rzeczywistość jednowymiarowo, czyli znowuż Monster High, tam jest wszystko to nie w tych mrokach, czerniach i różach, tak chyba dla przełamania, albo w hołdzie Joli Rutowicz, albo z drugiej strony w samych pastelach, żeby było miło i przyjemnie, szanowni Państwo. Rzeczywistość, tak jak też to Ty, Magdo, też powiedziałaś, jest bardziej skomplikowana niż tylko tak. Więc w baśniach klasycznych znowuż pojawiają się wątki, które pokazują, że życie no, nie jest tylko usłane różami, ale żeby coś uzyskać, trzeba zainwestować, trzeba przejść przez pewien proces. Ja myślę, że tutaj do tego, co Michale mówisz, jeszcze ważne jest o tym, żeby powiedzieć, że kiedy mówimy o tej dwoistości, o tym, że w baśniach pojawia się i dobry, i zły bohater, i tak jest zawsze, ta baśń też odnosi się o tyle do rzeczywistości, że zło w baśni, ono jakby no nie przestaje być do końca atrakcyjne. Ono często wciela się w postać złej i potężnej czarownicy, która trochę budzi strach dziecka, ale też budzi podziw, bo jest potężna, wszechwładna, czy ogromnego smoka, który zieje ogniem. I często jest tak, nie wiem nawet czy nie zawsze, w tych klasycznych baśniach, że zło przez jakiś czas góruje nad bohaterem. Wydaje się, że opowieść dochodzi do takiego momentu, w którym bohater jest w potrzasku, myśląc o Kopciuszku, który zostaje z nawałem pracy przed balem, czy ze śpiącą królewną, która zapadła w sen. Dochodzi do jakiegoś rodzaju impasu i wydaje się, że zło triumfuje. Żeby po kilku chwilach okazało się, że na to zło znajduje się jakiś sposób i bohater dzięki różnym magicznym siłom albo dzięki swojej wytrwałości jakby przechodzi czy pokonuje to zło i dochodzi do momentu rozwiązania, przeżywa sukces. W tych współczesnych baśniach też jest bardzo często tak, że te granice w ogóle są zatarte, tak? Co naszym zdaniem niekoniecznie wpływa pozytywnie dla dziecka. Dlatego, że dziecko, aby się czuło bezpiecznie, musi mieć jasno wyznaczone granice, tak? Musi mieć jasno pokazane, co jest co. W momencie, kiedy jest wszystko płynne i bardzo relatywne, my dorośli się często gubimy w skomplikowanym świecie, tak? Więc podejrzewamy, że dla takiego sześciolatka musi to być jeszcze bardziej przerażające. Stąd też zachęcamy właśnie do tego, że jeżeli Państwo wybieracie jakieś współczesne, nowe baśnie, naprawdę usiądźcie najpierw, sami je przeczytajcie, zerknijcie na to, co tam jest, co one przenoszą i spróbujcie się na to spojrzeć jakby z perspektywy dziecka, czy ono jest w stanie ogarnąć świat przedstawiony w tych baśniach. Mówi się też, istnieje takich wiele przekonań, właściwie przesądów, że te klasyczne baśnie dla dzieci nie są atrakcyjne, ale z tego co wiem, no to
Wręcz przeciwnie, mogę tylko wspomnieć, że na jednej sesji tutaj w Instytucie z nastolatką, pannicą w wieku 15 lat, czytaliśmy baśni Grimm. No i dziewczyna była zachwycona tym, co tam odnalazła. Tak? Więc mi się wydaje, że też nie stawiajmy kreski na to, że to już jest stare i de la musa. Tak? Pozwólmy sobie na to, żeby znaleźć w tym coś nowego. Dalej. Te baśnie klasyczne to są też takie baśnie, w których są bardzo jasno wytyczone role płciowe. Tak? Jakby jest jasne, żeby pokazać, to jest męskie, to jest żeńskie i to jest oczywiste. Tak? Też jest ważne w dzisiejszych czasach, żeby dzieci gdzieś miały te wzorce, z których mogą czerpać. Natomiast tak jak ty, Magdo, wspomniałaś wcześniej, nieraz w tych baśniach pojawiają się takie wątki, no można było powiedzieć, o podtekście seksualnym, erotycznym. Tak? Chociażby w tej Śpiącej Królewnie, czy w wielu innych baśniach, nie wiem, czy Państwo wiecie, Czerwony Kapturek, Kopciuszek, Piękna i Bestia, to są baśnie bardzo mocno nasączone erotyką, zresztą dzisiaj będziemy to Państwu jeszcze przedstawiać. Tak? Natomiast my się nie musimy martwić, bo to jest podane w taki sposób, że jakby na tej górnej płaszczyźnie my tego nie dostrzegamy, natomiast w środku, w nas, na poziomie przedświadomym, to w nas pracuje. I to potem przynosi bardzo fajne efekty. Natomiast tutaj będę cytował Andersena, no bo kogoś jak nie mistrza, który powiedział, że dla niewinnych uszu dziecka co nieczyste pozostaje niezrozumiałe. I taka jest prawda. Tak? Że tego, czego dziecko, to co w tych baśniach nam się może wydać czasami takie nieczyste, zbrukane, dziecko wrzuci to w nieświadomość i tam to będzie przetacowywać. Też myśląc o wyborze tych historii, chcieliśmy Państwa tak może uspokoić i zapewnić o takiej możliwości zaufania dzieciom tego, jakie historie chcą słyszeć. Dzieci same najlepiej podpowiadają, co chcą słyszeć. Często wręcz z dużym zadziwieniem, bo pracując terapeutycznie z dzieckiem, tak jak to mówił Pan Michał, często też odnosimy się do różnych historii. No naprawdę z zadziwiającym uporem dziecko komunikuje, że danej bajki nie chce słyszeć. Albo, że chce ją słyszeć cały czas. Kilkukrotnie, 15-krotnie, 16-krotnie, cały czas tą samą historię, co nam dorosłym często wydaje się to zupełnie absurdalne. Otóż nie. To, że dziecko tak żywo reaguje na jakąś historię czy baśń, świadczy tylko o tym, że ona dla dziecka ma w danym momencie rozwoju bardzo istotną wartość, że bohater przechodzi takiego rodzaju zmagania, które dla dziecka akurat są teraz ważne. Ono ma w jakiś sposób podobny temat czy problem, nad którym, można powiedzieć, pracuje i jakby przeżywanie go z bohaterem na nowo i na nowo pozwala tak jakby dziecku przejść ten swój problem. W związku z tym naprawdę można spokojnie zaufać, pytając dziecko, czego chce posłuchać, czy co chce usłyszeć, i zaufać temu, że nie chce, albo że chce po 15 razy, aż wreszcie przejdzie i potem na jakiś czas odłoży tą bajkę, a później, tak jak tu było mówione, w wieku lat 15 czy 16 powróci do tych tematów, które na poziomie dziecka 6-letniego pozostawały zupełnie nieświadome i niezrozumiałe. Bo się zaczyna rozwój seksualny i wtedy dana historia nabiera zupełnie innych barw. Poza tym, szanowni Państwo, też pewnie znacie z doświadczenia i z obserwacji dzieci. Dziecko, jak jest małe, lubi naśladować, tak? No bardzo często dziewczynki tam się przybierają za mamy, tam coś tam nakładają, na siebie jakieś korale, te obcasy. Obcasy, tak, tego słowa mi zabrakło. Panowie biegają z jakimiś tymi miniaturowymi samochodzikami, czy skrzynką na narzędzia, tego typu klimaty. Podobnie, szanowni Państwo, w bajkach dziecko ma wrodzoną potrzebę naśladowania i odgrywania, bo to je przygotowuje do pewnych ról, które będzie w przyszłości pełnić. I znowuż, mając do wyboru różnego rodzaju bajki, zastanówmy się, co podłożyć w cudzysłowie dziecku, pokazać mu, żeby go dobrze zamodelować na przyszłość. To jest jedna rzecz. A jeszcze inną rzeczą jest, taka może bardzo banalna, szanowni Państwo, ale ważna. Bajki też kształtują zmysł estetyczny. Tak? Uważajmy na to, jakie książki kupujemy, czy jakie filmy dzieciom pokazujemy, jak to wygląda na poziomie czysto estetycznym. Tak? No, u nas przecież wybitny rysownik bajek, tak? Jan Marcin Szance, tak? No, to była kreska taka klasyczna, tak? No, to było coś fantastycznego. Starajmy się widzieć dzieciom, chociażby poprzez te baśnie, jakby uczyć też pewnych reguł estetyki, bo to w przyszłości no, może zaprocentować. Mm-hmm. Prawda?
I teraz, szanowni państwo, też mamy parę takich książek, które byśmy chcieli na przykład państwu pokazać, które mogą być fajne i pomocne. Na przykład, aha, nie jesteśmy, nie mamy nic wspólnego z wydawnictwem, żeby było jasne, nie robimy tej marketingu, możemy tylko o tym mówić na podstawie naszych doświadczeń. Smok Lubomir i tajemnice złości, to jest ta cała seria takich książeczek. To są takie książki, one trochę, można powiedzieć, są stylizowane na walki terapeutyczne, chociaż nie do końca są takie jasne. Jest cała seria o różnych emocjach, o smutku, zazdrości, strachu, wstydzie, radości. Jest książeczka do ćwiczeń. To jest historia o dzieciach, które wybierają się w różne krainy, w których, można powiedzieć, panują różne emocje. I opisuje to, jak dzieci sobie z tym radzą, z różnymi potworami strachu czy smutku, o różnego rodzaju objawach psychosomatycznych, o bólu brzucha, o tym, jak złość się pojawia, jak może złość wyglądać. Bardzo ciekawe, naprawdę takie metaforyczne spostrzeżenie. Bardzo dzieci lubią te bajki. Tej serii nie polecamy dla dzieci z jednego względu. Jak państwo byście się przypatrzyli, ona ma tutaj taki znaczek 18+. Tak, więc niech to będzie dla nas informacja, że to są książki, niekoniecznie tutaj musi być jakaś taka zawartość, natomiast no, one mogą być po prostu dla dzieci niezrozumiałe. To jest to. Bardzo fajne są dwa tomy Rajdiego, Haron i Morze Opowieści i Luka i Ogień Życia. Tak? To są bardzo fajne baśnie z mnóstwem takiej symboliki. Mamy chwilę jeszcze czasu, mamy jeszcze chwilę czasu, więc to też możemy polecić, bo on pisze dobrze, one są dosyć długie, bardziej byśmy je polecali dla osób w wieku 11+. I to są książki, mam wrażenie, że głównie dla chłopców, bo tutaj w jednym i w drugim bohaterem jest chłopiec, więc będzie łatwiej się zidentyfikować. Ja jeszcze też, bo ty chciałbyś już o tych zaklętych zwierzętach. Tak. Jeszcze chciałabym powiedzieć tylko tak, żeby nam nie umknęło, bo to jest też, tak jak rozmawialiśmy długo o tych bajkach, taki właściwie wydaje się ważny element, czy ważna informacja, żebyście państwo to też zapamiętali, że dziecko tak naprawdę, kiedy mówimy identyfikuje się, można najprościej powiedzieć, no chce być jak ten bohater. I takie będzie, jaki jest bohater. I dzieci też, no w zależności od wieku, ale myślimy też tu o najmłodszych dzieciach, często nie wybierają bohatera dlatego, że jest dobry albo zły moralnie. Bo dziecka rozwój moralny, on się kształtuje tak jak ciało etapami. Dziecko często też uczy się dopiero rozróżniać, co jest dobre czy złe, na podstawie nagród i kar, które serwują rodzice albo nauczyciele w szkole. Dzieci często wybierają bohatera właśnie nie dlatego, że jest dobry czy zły, tylko dlatego, że jest atrakcyjny, że jest przejrzysty, albo dlatego, że jakby można powiedzieć wygrywa, to znaczy jego pozycja w tej historii jest ciekawsza niż tej, powiedzmy, czarownicy, która przegrywa. I też w tych baśniach jest, można powiedzieć, ukryta taka swoistego rodzaju mądrość, trochę już też o tym mówiliśmy, że zło na koniec, znaczy dobro zwycięża, a zło, można powiedzieć, przegrywa, stąd ten bohater, który jest zły, można powiedzieć, jest mało atrakcyjny, bo zawsze przegrywa. Co więcej, ta jego intryga nie przynosi rezultatu. To znaczy nie dość, że przegrywa, to jeszcze nie osiągnął tego, co chciał. To znaczy po prostu, łatwo mówiąc, no nie opłaca się być takim, a opłaca się być dobrym, bo wtedy przeżywa się zwycięstwo, zwycięża się królewicza, królestwo, konia, nagrodę i półksiężniczki. I to powoduje, że dzieci chcą być takie jak ci bohaterowie, którzy uzyskują nagrodę, przeżywają sukces, to pozwala dziecku przeżywać, że chce być taki jak ten bohater. Więc jeśli dajemy dziecku do czytania czy do oglądania historie, w których bohater jakby no, emanuje dobrem czy różnego rodzaju wartościami, to dziecko jakby automatycznie chce takie być. Jeśli natomiast bohater jest szybki, sprytny, potrafi sobie w życiu poradzić, oszukać, wyśmiewa się na przykład z dorosłych, nie wiem, czy państwo znacie taką bajkę dla dzieci Władcy Much, no wyłącznie prześmiewczy, czy wobec dorosłych tam są komunikaty, no to dzieci jakby chcą być tak jak ci bohaterowie i nie możemy im mieć tego za złe. Też, żeby była jasność, to nie jest tak, że my w tym momencie mówimy, że ten świat jest taki bardzo miły, fajny i przyjemny,
i że on nie jest skomplikowany. My sobie zdajemy sprawę z tego, że on jest bardzo skomplikowany i w tym świecie nie zawsze jest tak, że dobro zwycięża. Sami Państwo wiecie, macie różnego rodzaju doświadczenia. Nie zawsze jest tak, że za dobro czeka nas tutaj nagroda, natomiast za zło spotyka kara, czasami bywa odwrotnie. Natomiast nam, jak myśmy się szykowali do tego wykładu, przypomniała się historia, którą opowiedziała nam taka wybitna twórczyni też baśni, tak, Linda von Kaiserling. Linda nam opowiadała swego czasu, jak to jeszcze przed I wojną światową jeden ze znanych pisarzy wysłał pismo do jakiejś firmy produkującej zabawki z takim apelem: dlaczego tak dużo produkujecie żołnierzyków? Czy nie macie takiej myśli, że jak dziecko się bawi żołnierzami, to w przyszłości będzie chciał to grać na żywo? Tak? My nie mamy poczucia, że czytając dzieciom baśnie nagle zrobimy wielką rewolucję, zmienimy świat i będzie wszystko miło i przyjemnie i wszyscy się będziemy kochali, tak? Ale czytając baśnie i pokazując im te dobre wybory, tak? I że dobro może zwyciężać i że to może być też szalenie atrakcyjne, tak? Bo tak jest w tych baśniach, że to dobro jest jednak mimo wszystko, ten triumf jest szalenie atrakcyjny. My też im budujemy coś na przyszłość, tak? To jest też taka bardzo ważna inwestycja, o której nie możemy zapomnieć. Dobrze, szanowni Państwo, żeby nie być gołosłownym, chwilkę na temat interpretacji baśni. Zastanawialiśmy się, jaką baśń wybrać. No i wzięliśmy taką baśń najbardziej zwierzęcą ze zwierzęcych. Grupę baśni, czyli o narzeczonej lub narzeczonym zaklętym w zwierzę. To są baśnie. Dlaczego te baśnie? Dlatego, że te baśnie są, przede wszystkim można powiedzieć, tam jest sporo równouprawnienia, bo bardzo często osobą zaklętą jest mężczyzna, bardzo często też się pojawia, że jest kobieta, chociaż faktycznie rzadziej. Też osoba, która odczarowuje, no znowuż, albo kobieta, albo mężczyzna, więc można było powiedzieć, że tu jest równouprawnienie. Najbardziej znaną z tych baśni jest oczywiście baśń o pięknej bestii. Niekoniecznie znowuż w wersji znanej od Disneya. Bo w wersji oryginalnej ta historia o pięknej bestii, nie wiem czy Państwo kojarzycie, polega na tym, że istnieje pewna rodzina kupca. Kupiec ma 6 dzieci, 3 córki, 3 synów. Mieszkają razem, świetnie im się powodzi. Kiedy nagle, szanowni Państwo, nie tylko u nas gospodarka siada, ale też w baśniach czasami gospodarka siada i następuje krach, no i niestety kupiec traci wszystko. Kiedy kupiec stracił wszystko, ta rodzina podupada w biedę, natomiast najmłodsza córka, zwana przez wszystkich pięknotką, w tej biedzie mimo wszystko rozkwita i jest cały czas dobrą, fantastyczną osobą. Kupiec pewnego dnia dostaje propozycję, żeby wyjechać i zdobyć coś i odzyskać z powrotem swój majątek i wyjeżdża, ale wyjeżdżając pyta się córki, co one by chciały uzyskać. Dwie starsze mówią, że chciałyby otrzymać jakieś klejnoty, kosztowności. Natomiast ta nasza pięknotka mówi, że ona nie chciałaby uzyskać nic. Natomiast ponieważ ojciec nalega, ona mówi: tato, przywieź mi z drogi róże. No i ojciec jej obiecuje, że przywieźli róże. Kiedy wyjeżdża, niestety okazuje się, że sprawy nie toczą się tak, jak się miały potoczyć. Nie zyskuje nowych kontraktów, nowych pieniędzy. Mało tego, jest noc, gubi się w lesie, nie ma co ze sobą począć i nagle widzi piękny zamek. Wchodzi do tego zamku, w zamku jest ciepło, kominek, jedzenie przy stole, jest pusto. Początkowo się niepokoi, po chwili jednak siada, zaczyna jeść, spędza noc w tym zamku. Wychodząc z zamku, okazuje się, że wszędzie dookoła jest piękny różany ogród, a ponieważ obiecam tej najmłodszej córce przywieźć róże, więc odłamuje jedną z róż, żeby zabrać na pamiątkę. I w tym momencie z zamku wyskakuje potworne monstrum, zwane później bestią, które czyni mu wyrzuty, że ja tu cię goszczę, a ty mnie okradasz mój piękny ogród. Żądam zadośćuczynienia i rewanżu. Kupiec opowiada mu swoją historię i bestia mówi: dobrze, to ja ci daruję życie pod jednym wszakże warunkiem, że oddasz mi jedną ze swoich córek. Jeżeli natomiast nie oddasz, masz się stawić w przeciągu 3 miesięcy do mnie, do domu i tutaj dokonasz swojej ofiary. Na drogę daruję mu tą różę i daję mu też skrzynię z kosztownościami. Kiedy kupiec wraca do domu, starszym córkom daje kosztowności, a one dzięki temu zyskują kawalerów i wychodzą za mąż, natomiast młodszej daje różę. Dając jej tą różę, opowiada jej całą historię i córka mówi: tato, to w takim razie ja pójdę za ciebie do tego zamku i będę służyła tej bestii. Na to też reagują synowie, którzy chcą na tą bestię ruszyć. Ojciec się nie zgadza, bo mówi, że bestia z nimi zrobi porządek.
W rezultacie po 3 miesiącach ruszają wszyscy do tego zamku i kiedy tam dociera kupiec z tą pięknotką, bestia się pyta pięknotki, czy ona tam chce być z własnej woli, ona mówi, że tak, no i ona zostaje w tym zamku, kupiec odchodzi. W zamku jest jak w bajce, o czymkolwiek ona nie pomyśli, od razu jest spełnione, tak, stoły się oglądają, tak, no wszystko jest tak, jak ma być. Natomiast ponieważ jest jej tam nudno, siedzi było, nie było w więzieniu, więc codziennie wieczorem zjada kolację z bestią, której opowiada swoją historię i opowiada jej, że swego czasu zła czarownica zamieniła go w bestię pod taką postacią, pod jaką go ona ją teraz widzi i powiedziała, że ona, że on nigdy nie odzyska swojej właściwej postaci, dopóki jakaś piękna i dobra dziewczyna nie zgodzi się wyjść za niego za mąż. Tak? I zadaje jej pytanie, czy wejdzie za mnie za mąż? Pięknotka mówi, że nie. I tak to trwa przez jakiś czas. Wreszcie bestia ją prosi, że w takim razie, jeżeli nie wyjdziesz za mnie za mąż, obiecaj mi, że nigdy mnie nie opuścisz. I pięknotka mówi, okej, nigdy cię nie opuszczę, ale ponieważ bestia też ma w domu magiczne zwierciadło, w którym wszystko widać, proszę cię, pozwól mi jechać do ojca, bo bardzo za nim tęsknię. Tak, i do ciebie potem wrócę. Bestia mówi, wróć do mnie, ale nie później niż za 7 dni, czyli niż za tydzień. Czy obiecujesz? Ona mówi, że obiecuje i wyjeżdża. Znaczy właściwie bestia jakimiś tam sztuczkami magicznymi przenosi ją do ojca, wszyscy się cieszą. W domu bracia i siostry, słysząc jej historię, uknują spisek i mówią, słuchaj, nie wracaj do bestii, niech ona się sama tutaj pojawi, a wtedy my go złapiemy i zabijemy. I pięknotka się na to godzi, ale 10 nocy ma sen. Śni jej się, że bestia umiera. Mówi, tęsknię za tobą. Tak? Umieram z tęsknoty za tobą. I w tym momencie pakuje się i jedzie do domu bestii, gdzie on faktycznie umiera i ona jakby poruszona tym widokiem uświadamia sobie, że ona go kocha. Tak? I mówi do niego, tak, wyjdę za ciebie za mąż. Tak? I w tym momencie spada zaklęcie, pojawia się piękny młodzieniec, tak, oni się żenią, natomiast te dwie siostry starsze, które są tymi złymi charakterami, zostają zamienione w posągi i dopóki nie zrozumieją, co złego zrobiły. I tak wygląda w oryginale Piękność i Bestia. W jednej z... Ja jak mówiąc o tym, mam przed sobą taką futrzastą bestię z tej właśnie animacji Disneya, ale na przykład w jednej z wersji, nie wiem czy Państwo wiecie, bestia jest wężem, na przykład. Co jest dosyć charakterystycznego i ciekawego w tej historii? Nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, czy nie. Znając jakby prawidła biologii, w tej rodzinie powinna być matka. Bajka nie wspomina ani razu o matce. Nie pojawia się postać kobieca. Można by się było zastanawiać, dlaczego ona się nie pojawia. Mało tego. To, co jest ciekawego, to po pierwsze nie wiemy, dlaczego bestia została zamieniona w bestię. Wiemy, że miało to miejsce kiedyś, ale nie wiemy dlaczego. Dalej, zamieniła go czarownica. Natomiast w baśni nie mamy żadnej informacji o tym, że czarownica za swój uczynek została ukarana. Nic takiego się nie pojawia. Do tego wszystkiego, co jest dosyć też charakterystyczne w ogóle dla cyklu wszystkich baśni o narzeczonej czy o narzeczonym zaklętym zwierzę, że dziewczyna robi to ze względu na ojca. I teraz, szanowni Państwo, gdybyśmy to mieli interpretować na takim poziomie czysto symbolicznym, o czym jest ta baśń? A właśnie, szanowni Państwo, baśń jest o tym, co w naszym życiu jest mocną siłą napędową, czyli o seksualności i o seksie. Tak? Dlaczego? Jakbyśmy tak się popatrzyli w tych kulturach najbardziej pierwotnych, seksualność, płciowość związana właśnie była z czym? Ze zwierzęcością, ze zwierzęceniem, tak? To było folgowanie swoim najbardziej prostym, prymitywnym impulsom. W tych kulturach, w okresie, kiedy powstawały baśnie, najczęściej swoją płciowość i seksualność nie odkrywało się tak jak teraz w wieku 15 lat, na dyskotece, tylko z reguły po ślubie, tak? Czyli już wchodząc na pewien etap życia. Ta baśń, można było powiedzieć, że na takim poziomie metafizycznym, symbolicznym bardziej, ona pokazuje to, że płciowość i seksualność zyskuje nowy wymiar i jest dopiero wtedy może mieć jakby rozkwitność, jeżeli wiąże się z miłością, jeżeli się wiąże z poświęceniem i z oddaniem. Bez tego pozostaje nam zwykłe zezwierzęcenie, pozostaje nam bycie w zwykłej skórze bestii, niczym więcej. Przynajmniej
Szanowni Państwo, wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach jest to bardzo mądry i mocny wniosek. Ale jakby wracając do tego, co mówiłem też wcześniej. Dlaczego po pierwsze bestia została zamieniona dawno? Szanowni Państwo, jeżeli popatrzymy się na wychowanie dziecka, pierwsze zakazy i różnego rodzaju dotyczące seksualności i płciowości pojawiają się w naszym życiu bardzo wcześnie. Dzieci, to też pewnie Państwo znacie z doświadczenia, przechodzą ten okres, kiedy chłopiec mówi: moja mama jest najpiękniejsza na świecie, ożenię się ze swoją mamą, a dziewczynka kocha się w tatusiu, tak? I chce wyjść za mąż, za kogoś takiego, kto będzie taty, kto będzie jak tatuś. No, Szanowni Państwo, zwykłe tabu kazirodztwa to nie pozwala, żeby coś takiego miało miejsce. Dziecko musi zostać otamowane, musi powstać pewne tabu seksualności, tak? I ono musi powstać jak najwcześniej, żeby do tego nie doszło. Dlatego też bestia w swojej zezwierzęceniu i seksualności nie pamięta, bo miało to miejsce, tak jak u nas w dzieciństwie, bardzo dawno temu. Dalej, postać czarownicy. Postać czarownicy najczęściej w baśniach, można było powiedzieć, że jest to i drugie oblicze matki, bo matki, Szanowni Państwo, to pewnie też znowuż znacie doświadczenia. Matka to nie zawsze ta kochana, cudowna kobieta, która z uśmiechem tak idzie do dziecka i mówi: moje ten najmilsze. Czasami pod wpływem naszych milusińskich wchodzą się w nas różnego rodzaju niekoniecznie sympatyczne impulsy, tak? Czasami podejrzewam, że nawet mamy ochotę wyjść z domu i nie patrzeć się przez nie przynajmniej do 18 roku życia, albo jeszcze dłużej. I to jest właśnie ten drugi aspekt bycia matką, tak? I ten aspekt matki w baśniach jest właśnie symbolizowany poprzez czarownicę. I teraz tak. Osobą, która oczywiście wychowuje dziecko od najwcześniejszych lat życia, jest właśnie matka. W związku z czym to matka, w cudzysłowie jako pierwsza, rzuca na dziecko tę tamę, tabu seksualności, płciowości. Dlaczego zatem nie ponosi konsekwencji? A dlatego, że nie robi tego tylko matka, Szanowni Państwo. To nie tylko mama mówi dziecku, że nie należy się, nie wiem, obnażać w miejscu publicznym. To mówi wujek, tata, dziadek, pani w szkole, ktokolwiek. My wszyscy dookoła. Gdybyśmy mieli ponosić karę za to, tak, no to musiałoby 3/4 społeczeństwa tę karę ponieść. No niestety tak się nie da. Dlatego czarownica w tej baśni nie ponosi kary. Inna jeszcze aspekt, dlaczego ta dziewczynka robi ze względu na ojca. Znowuż, żebyśmy mogli tworzyć fajne, dojrzałe związki w życiu dorosłym, ważne jest, żebyśmy w dzieciństwie umieli stworzyć ten związek z kimś innym, tak, najlepiej płci przeciwnej. Stąd chłopcy, wchodząc w relacje z dorosłości z kobietą, bardzo często przenoszą na nią swoje uczucia przywiązaniowe z matki, tak samo jak dziewczynki przenoszą na mężczyznę swoje uczucia przywiązaniowe, które miały wobec ojca. Dlatego też piękność, kiedy idzie do zamku bestii, robi to dla ojca i z ojcem rozstaje się w zgodzie, pokoju, dlatego że tylko w taki sposób, wychodząc z domu, czyli będąc w dobrej relacji z ojcem, dziewczyna jest gotowa stworzyć dobry, nowy, dojrzały związek z mężczyzną. I to jest ta wielka wartość pięknej bestii, Szanowni Państwo. Oczywiście tę bajkę można byłoby interpretować jeszcze dalej i dalej, bo na przykład ten moment, kiedy piękność jest w pałacu, w którym wszystko się dzieje, tak, gdzie ona ma wszystko na wyciągnięcie ręki, ale jest jej nudno. Dziecko w swoim rozwoju przeżywa taki okres tak zwanej narcystycznej omnipotencji, kiedy mu się wydaje, że cały świat jest dla niego, na jego usługi i wszystko, tak? Przychodzi mama, daje mu jeść. Przychodzi tata, bawi się. Przychodzą ciocie, tak? Pochylają się nad nim itp. No cały świat jest dookoła. Ale żeby się móc rozwinąć, potrzebna jest pewna stymulacja, pewien rozwój. Dlatego pojawiają się te kolacje z bestią, tak? I to, co jest jeszcze ważne w tych historiach o narzeczonym czy narzeczonym zaklętym zwierzę, z reguły jest tak, że dziewczyna, kobieta musi wykonać pewien gest wobec tej osoby, która jest zaklęta w zwierzę. Tutaj akurat piękność musiała bestii powiedzieć: chcę być za ciebie za mąż, tak? Ale Szanowni Państwo, o jaki był książę zaklęty w żabkę, tak? No to księżniczka go musiała pocałować. U ludów buntu taką osobą, takim zwierzęciem, w której jest zaklęty książę, jest krokodyl. I tam ta dziewczyna piękna ma za zadanie polizać krokodyla po pysku, tak? Umówmy się, no to... No,
żadna fajna rzecz, tak? Raczej nie jest to szczyt naszych marzeń i sposób na spędzenie wieczoru, tak? Ale gdzieś interpretacja jest taka, że to dzieje się po to, że dla mężczyzny ta popędowość, to zwierzęcenie i ta bliskość swojej seksualności jest łatwiejsza do przyjęcia niż dla kobiety. Dlatego to kobieta musi wykonać pewien gest, być aktywna, żeby też tę seksualność móc w sobie scalić i związać. Można powiedzieć tak, jakby zgodzić się na tą zwierzęcość. Dokładnie, w swojej natury, tak, szanowni państwo, bo kobieta to nie tylko kopciuszek i księżniczka, tak, to też czasami właśnie owa czarownica. No więc trochę udało nam się powiedzieć o tym, jak można się przyglądać tym bajkom, no, czy jak można je rozumieć na takim, można powiedzieć, dorosłym poziomie, czy jak my jako dorośli możemy rozumieć różne te symbole. Mówiliśmy też trochę o tym, że dzieci jakby sięgają po takie bajki, czy po takie historie, które w jakiś sposób dotyczą tych problemów, z którymi dzieci się na dany moment borykają. To jest też ważne, żeby dziecku jakby nie przekazywać tej wiedzy, którą my mamy. To znaczy jakby no nie tłumaczyć dziecku, dlaczego dana baśń w danym momencie je fascynuje, mówiąc mu, a zobacz, to tak samo jak ty i Jasiu, tak się kłócicie, popatrz jak tam zrobił kot w butach, tak możesz zrobić też. Dla dziecka wartość tej baśni jakby polega na tym, że ono samo jakby przechodzi tą historię, samo spotyka się z tymi emocjami, samo się identyfikuje z tym bohaterem, mówiąc, jakby tłumacząc dziecku to krok po kroku, tak logicznie, jak to my dorośli czasem robimy, można powiedzieć, że niszczymy tą bajkę, niszczymy to funkcjonowanie w tej sferze symboli. Także no, można powiedzieć, że my to, co wiemy, to wiedzmy, zaufajmy też mądrości dzieci i postarajmy się wybierać takie historie, które będą pomagały dzieciom w odkrywaniu własnej tożsamości, będą pokazywały, jak może się mierzyć z różnymi trudnościami, jak może rozwijać swój charakter. Baśnie dają taką informację, że jest szansa czy nadzieja na pomyślne i pełne satysfakcji życie i to jest dostępne dla każdego, mimo różnych przeciwności, które się pojawiają, ale jest ważne, żeby przed tymi przeciwnościami nie uciekać, tylko stawić im czoło i to pomaga nam odkryć prawdziwe ja. Co więcej, dają taką informację, że jeśli próbujemy być leniwi czy tchórzliwi, to czeka nas tak naprawdę marne i mało ciekawe życie, więc takie przesłanie można dzieciom zafundować. Poza tym baśnie w większości wypadków pewnie znowu z doświadczenia wiemy, że kończył się takim słynnym cytatem i żyli razem długo i szczęśliwie, szanowni państwo. Znowuż to jest odniesienie do tego, o czym mówiliśmy na samym początku. Odnosi się to do takiej nieokreślonej przyszłości dla dziecka. Dlatego też w baśniach niestety nie mamy nigdy podanego rozwiązania, na czym polega to długie i szczęśliwe życie. Pewnie chcielibyśmy mieć, podejrzewam, mam wrażenie, że cała psychologia wyrosła właśnie z tego fragmentu baśni, że chcemy wiedzieć, jak żyć długo i szczęśliwie, tak? No niestety się nie dowiemy z tego z baśni. Musimy to sami wypracować. No też tak jak rozmawialiśmy długo, już też myślę, że będziemy bardziej zmierzać ku końcowi, bo też wszystkiego nie można przekazać na raz. Cały temat wartości w ogóle czytania bajek dzieciom, czy w ogóle przez dzieci, czy dzieciom, dzieci czasem czytają rodzicom, jest taki etap, że chcą bardzo duży temat wartości samej relacji, czy bliskości dziecka z rodzicem, które dla dziecka buduje takie poczucie pewności i bezpieczeństwa i samo to bezpieczeństwo często jest dla dziecka, można powiedzieć, takim no, złotym rozwiązaniem dla jakiegoś problemu, że po prostu czuje, że rodzic jest z nim i czyta mu jakąś historię, ale to pewnie mógłby być temat kolejnego wykładu. Ja sobie też jeszcze, Michale, pomyślałam, że my tak naprawdę się nie przedstawiliśmy na początek. Moglibyśmy powiedzieć teraz, to mówił Jaja Rząbek, ale... To może tak na koniec pozostaje nam w takim razie państwu z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka życzyć, żeby te wasze wewnętrzne dziecko miało dużo radości, bo ja sobie myślę, że w pewnym wieku fajnie jest sięgnąć właśnie po te baśnie, poczytać je tylko dla siebie i być może odkryć je na nowo. My z racji wykonywanego zawodu no, mamy jednak sporą styczność z tymi baśniami, tak? Ja muszę przyznać, mi to sprawia wielką frajdę i tym podobne, ale na sam koniec mamy dla państwa taki cytat, który mamy nadzieję, że gdzieś państwu uda nam się coś zasiać i może tym zakończymy. Mówiła
Magdalena Górska. Michał Sosnowski, a cytat brzmi następująco. Baśnie są bardziej niż prawdziwe. Nie dlatego, iż mówią nam, że istnieją smoki, ale dlatego, że uświadamiają nam, że smoki można pokonać. I takiego pokonywania tych smoków Państwa życzymy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy. Niestety bisów nie będzie. Przykro nam. Ale dziękujemy. Ale można swobodnie podejść, pooglądać książki. Jakbyście Państwo mieli jakieś pytania, to my za chwilę będziemy także. 18 plus, koniecznie? 18 plus. Ale z takim 18 plus, koniecznie 18 plus, jest taka bardzo fajna seria, to się nazywa Krąg Łgarzy. To są dwa tomy opowieści filozoficzne. I to jest niesamowite. Nie wiem, ale wydaje mi się, że to już kilka lat ma. Tutaj są te inne książeczki. Ale one są dostępne w internecie, prawda? Nie wszystkie. Muszę przyznać, że systematycznie je wykupujemy, ale są, tak. Ale one są bardzo ciekawe w ogóle do takiej pracy z dziećmi, bo tam jest jedna cała książeczka w ogóle poświęcona różnego rodzaju uczuciom i ona jest kapitalna. I ona jest kapitalna i ona jest bardzo pomocna w pracy. Co więcej, dla rozwoju dorosłego człowieka też bardzo dużo. Właśnie przyszłam na siebie, tutaj nie na dziecko. Dla własnego dziecka w sobie. Ale z ciekawości, moja córka ma 8 lat i uwielbiam grupkę Z. Także i notorycznie, 15, 20, no stop. Być może to jest, można by się było zastanowić, na ile tam mi chodzi o coś właśnie związanego z pracą, ale też, ale ja sobie myślę jeszcze o czymś innym. Mrówki to są zwierzęta stadne. Ja bym się popatrzył na takim aspektem społecznym, wie pani? Bo tutaj też tego nie mogę. Tam jest ta mrówka Z, ona się wybija w pewnym momencie z tej grupy na taką niepodległość, ale ona na początku jest taka samotna, prawda? Tak, dużo pracuje ciężko. Dokładnie. Czy gdzieś nie tutaj nie będzie dzwoniło? Okej? Okay? Ja się nad tym zastanawiam. To jest dla starszych, tak? To jest fajne. To jest bardzo fajne. Jak się lubi jadkę i makabrę, to polecamy. Tak, autor jest wszędzie ten sam, tych książek o emocjach. Ilustracje fantastyczne są. Złość bardzo piękna. Tak. Bardzo to inspiruje dla dzieci do rysowania swoich emocji. To jest ta wersja rysowania, nie, tam druga jest. Tak, ale tutaj też wyskakuje taka narysowana złość i związuje problemy. Nastolatka. To jest ważne nastolatki. Żeby to już nastolatkowie. I tu jest jeszcze, ale już jak pani to chciała, to ja bym proponował zacząć od tego, bo to jest pierwsza część. Harun może powieść. To jest pierwszy tam. Harun może powieść. To jest gulańskie wydarzenie, ale one są w różnych księgarniach, te książki, i zawsze jest ten sam autor. Także wystarczy zapisać sobie nazwisko i to jest chyba, a on jest tylko autorem tych książeczek, więc łatwo jest je namierzyć. Chyba to są w ogóle jedyne, co napisał. Tego będziemy.